Witam wszystkich bardzo serdecznie. Trzecia dzisiejsza audycja dotycząca 1984 roku. Nomen omen, tytuł jednej z powieści George'a Orwella, gdzie trafił świetnie, pisząc 1984. 1984, bo wtedy zostaliśmy uratowani od kompletnej zagłady i to jest esencja tego daru, jaki otrzymała Nell Halina Noel od Boga, daru dyktowania, czyli umiejętności otrzymywania pisemnych przekazów od zmarłych. Wiele razy mówiłem, jak to się odbywało, byłem świadkiem setek dyktowań, otwierał jej się na wysokości potylicy po prawej stronie taki kanał, gdzie słyszała słowa, jakie sobie wyobrażam, ten duch składał z zasobu słownictwa Nell Haliny Noel w taki ciąg informacji i emocji. Te dyktowania są bardzo emocjonalne, one są wyładowaniem. W setkach dyktowań duch jest zafascynowany, że może podyktować. Halinko, jaka to wspaniała sprawa, że ja mogę podzielić się z ludźmi dzisiaj żyjącymi swoimi przemyśleniami, tym, co mnie za życia dotyczyło, tym, kim byłem później czy wcześniej. W ten sposób otrzymywała te dyktowania i otrzymała ten dar głównie dlatego, że była w stanie poświęcić życie temu darowi i mimo przeciwności, mimo tego, że zatrzaskiwano jej drzwi, latała do Watykanu z tymi ostrzeżeniami. Mówiłem o tym już poprzednio. Mógłby tu fascynującą książkę, czy kilka książek napisać kardynał Stanisław Dziwisz, ale niestety tego nie zrobi, mimo że nosi w sobie takie fascynujące tajemnice, które zmieniły historię świata. Pierwsze ostrzeżenie o tym, że grozi nam zagłada, Nell Halina Noel otrzymała w listopadzie 1979 roku. Wielkie, długie dyktowanie, ono już tu było czytane od Jezusa Boga. I od tego czasu zaczęła, przerwała otrzymywanie Biblii i zaczęła latać do Watykanu z tymi ostrzeżeniami, mówiłem, z dyktowaniami Eli i tak dalej. Tych wizyt było mnóstwo. Też będzie poświęcona temu jeden z tomów, tej walce Nell Haliny Noel o to, żeby do zagłady nie doszło i jak się też przyczyniła. Ale nie tylko ona oczywiście. Nikt by nie uwierzył jakiejś tam Nell Halinie Noel i jakimś dyktowaniom, gdyby takie same informacje, ostrzeżenia o tym, że nasze wschodnie mocarstwo chce zawładnąć światem, nie dochodziły do Watykanu z różnych stron świata, w różnych językach te ostrzeżenia od osób, które były obdarzone takim samym darem jak Nell Halina Noel. I do zagłady nie doszło. Nasze wschodnie mocarstwo myślało sobie, że tą nową bronią powalą wszystkich na nogi, wszyscy się, świat się podda, a oni będą panami i władcami po wsze czasy. Tymczasem bardzo gwałtowna, ostra odpowiedź przyszła od ówczesnego prezydenta Reagana, który wiemy, jakie miał nastawienie i jak był twardym prezydentem. I to ostrzeżenie zostało na początku 1984 roku przesłane do naszych wschodnich sąsiadów, że jeżeli odważą się rozpocząć tą wojnę, to życie na tej planecie przestanie istnieć, bo oni będą woleli zginąć niż się poddać i być po wsze czasy niewolnikami naszych wschodnich sąsiadów. Powtarzam, wschodnich sąsiadów, bo Nell Halina Noel nigdy nie miała podyktowane, jakie to było mocarstwo, jakie mocarstwo chciało zawładnąć światem. W każdym razie, po tym ostrzeżeniu
ówczesne władze i służby specjalne zachodziły w głowie, skąd ta druga strona, skąd Ameryka mogła wiedzieć, znać takie informacje o tej broni i o tym, że planowali wybuch wojny w maju 1984 roku. Kto im o tym powiedział? Nigdy się nie dowiedzieli, dopiero po swojej śmierci fizycznej. W każdym razie kulminacją tego, że do zagłady nie doszło i tych wszystkich ostrzeżeń, było spotkanie 2 maja 1984 roku naszego papieża z prezydentem Ronaldem Reaganem na Alasce. Tu widzicie w rogu ten filmik z tego spotkania zorganizowanego tak ad hoc, na szybko. Ktoś tam jeszcze próbuje poprawiać mikrofon i tak dalej, i tak dalej. To było drugie spotkanie prezydenta Reagana z naszym papieżem. Pierwsze było w Watykanie w czerwcu 1982 roku, a później jeszcze spotkał się 2 razy, także 4 razy. Prezydent Ronald Reagan spotykał się z Janem Pawłem II. Następne spotkanie było 3 lata później, w czerwcu 1987 roku w Watykanie i ostatnie we wrześniu 1987 w Miami na Florydzie. W ogóle nasz papież 4 prezydentów spotykał. Raz z Jimmy Carterem jeszcze wcześniej, przed Ronaldem Reaganem, 4 razy z Ronaldem Reaganem, 2 razy z George'em W. Bushem i 4 razy z Billem Clintonem. Nic dziwnego, że tak się spotykał i podróżował po świecie. Tych podróży papież odbył 104 dokładnie. A to spotkanie na Alasce było przypadkowe, bo prezydent Ronald Reagan leciał gdzieś z Azji do Waszyngtonu i jakoś to zostało tak właśnie zorganizowane, że się spotkają tam na Alasce, bo papież leciał do Korei Południowej, do Azji wtedy. Spotkali się, nie wiadomo o czym tam prywatnie rozmawiali, na pewno rozmawiali o tym, że nie doszło do zagłady i że druga strona zaniechała swoich planów, no, zaniechała zrealizowania planów zawładnięcia światem poprzez wywołanie wojny i tą nową bronią. Na koniec może przeczytam fragment z 7, ostatniego tomu Świat według świętych, bo tu właśnie jest o tej misji Nelhaliny Noel troszkę napisane. Pani Halinka była szczęśliwa, że udało jej się przyczynić dyktowaniami, które otrzymywała od 1978 roku od Jezusa, Boga i ludzi w duchu, do uniknięcia zagłady ludzkości, która groziła nam w maju 1984. Wysyłała stosy dyktowań i latała wiele razy do Watykanu, przekazując przez kardynała Stanisława Dziwisza i innych informacje przez tą polską sekcję, informacje dla Jana Pawła II, dyktowania Eli, o których już mówiłem. Przede wszystkim jednak przekazywała dyktowania o grożącej nam wojnie. I nikt by jej pewnie nie uwierzył, gdyby te same ostrzeżenia otrzymane przez kobiety i mężczyzn w różnych językach, w różnych zakątkach świata nie nadchodziły do Watykanu. Ale te same ostrzeżenia o grożącej zagładzie Watykan otrzymywał z całego świata w różnych językach. I akcja została podjęta, to o czym przed chwilą mówiłem, i odpowiedź była jasna od Ameryki: zginiemy wszyscy, ale nie poddamy się. Zuchwałe mocarstwo nie mogło się nadziwić, skąd wywiad amerykański mógł poznać ich szczegółowe plany, skoro były tak dobrze strzeżone i trzymane w wielkiej tajemnicy. Jest wiele dyktowań opisujących szczegółowe doświadczenia z nową bronią, które znajdą się w Biblii XX wieku. Jedno z dyktowań, przy odbieraniu którego Nelhalina Noel płakała, opisuje sielankowy obrazek bawiącej się rodziny ze swoimi zwierzętami domowymi przy chałupie. Na podwórku konie, prosiaki, kury i inne zwierzęta.
Kogut skoczył na dach kurnika i pieje. Piękny, ciepły dzień. Wiosenne słoneczko grzeje i rozleniwia. Gospodyni karmi małe kotki mlekiem, a obok dzieci bawią się z pieskiem. I nagle, znienacka, wszystko zaczyna się palić. W jednej sekundzie sielankowa scena zamienia się w piekło na ziemi. Oszalałe konie tratują dzieci. Przejmujące wrzaski konających w bólu palących się ludzi i zwierząt. Po kilku minutach znowu cisza, śmiertelna cisza. Palenie nową bronią było tak mocne, że niewiele szczątek zostawało, które zaraz potem specjalne służby sprzątały. Po kilku godzinach ziemia już zaorana i ani śladu po tragedii. I co dalej, to zapraszam wszystkich do tomu siódmego Świat według świętych. Także Nelhalina Noel otrzymała ten dar nie ze względu za swoje wykształcenie, możliwości intelektualne, ale za to samo, co apostołowie, że była w stanie poświęcić życie i nawet, gdyby na szczęście nie przyszła taka okazja, oddać życie za to, żeby do tej wojny nie doszło. To są fascynujące kulisy tych wydarzeń, lotów Nelhaliny Noel do Watykanu. Wkrótce postaram się na ten temat też poświęcić, jak mówiłem, Nelhalinie Noel książkę, tej jej walce, bo to jest esencja tego daru. Ale że była na tyle silna i mocna, że nie zwracała uwagi na przeciwności, nie zwracała, że jej rzucano kłody pod nogi, wyśmiewano się z niej, nazywano ją wariatką, szaloną. Ona jednak dalej robiła swoje, latała do Watykanu, wysyłała to, co miała wysyłać, to, co miała polecone od Stwórcy i w ten sposób przyczyniła się do tego, że możemy nadal cieszyć się życiem, a ta cywilizacja z tak wspaniałym dorobkiem nasza, która niestety zawładnięta jest w tej chwili przez złe siły, nadal funkcjonuje i Bóg mógł przyjść do tej cywilizacji, żeby ją zmienić z tej okrutnej, w jakiej teraz żyjemy, na szczęśliwą, co będzie miało miejsce. Zapraszam do subskrybowania i już wkrótce na kolejną audycję w zupełnie innym temacie, zupełnie co innego. Polecajcie audycję, tak jak mówię, znajomym. Książki nadal są do nabycia, w ten sposób wspieracie wydanie Biblii XX wieku, czyli katechizmu uczciwego. I wołam.